Nowe twarze, wielkie powroty i reżyser, który filmy tworzy w imię zasad. Pitbull, ostatni pies w reżyserii Władysława Pasikowskiego, odkłada na bok wątki Miami'ego, Olki czy Stracha i przypomina bohaterów pierwszego Pitbulla. Na ekran wracają więc Marcin Dorociński jako Despero, Rafał Mor w roli Quantico, a Krzysztof Stroiński to znowu Metyl. A wśród nowych twarzy chociażby Cezary Pazura i Doda. Pitbull, ostatni pies, już od dziś warczy na ekranach multikina. A skoro reżyseruje Pasikowski, to nie mogę sobie odmówić wyliczenia moich ulubionych filmów tego świetnego reżysera i scenarzysty. Na początek kop zabłoconym buciorem prosto w brzuch, a potem za włosy i o gościniec, za włosy i o gościniec. Pokłosie to rasowy thriller, w którym dwójka braci powoli odkrywa przerażającą prawdę o swojej przeszłości. Napięcie, emocje i ten finalny kadr. Nazywał się Strong, Jack Strong, i był prawdziwym bohaterem. Historia Ryszarda Kuklińskiego to gotowy materiał na film, ale Pasikowski zadaje także trudne pytania o to, jaką cenę można zapłacić za tak szaloną odwagę. Na dokładkę świetne role Marcina Dorocińskiego i Patricka Wilsona. Moje pierwsze skojarzenie z Operacją Samum? Piosenka duetu Kaja i Bregowicz. Drugie skojarzenie? Schyłek lat 90. i świetne polskie kino szpiegowsko-sensacyjne. Kondrat, Linda, twardziele jak ich mało, Polacy ratujący Amerykanów, no i ten wybuchający helikopter. No, czy można cokolwiek nowego dodać w kwestii psów oraz ich kontynuacji? Znam te filmy na pamięć, żongluję cytatami, wciąż oglądam je z fascynacją i dumą, że mamy w polskim kinie takie perełki. Pełnokrwiści bohaterowie, mięsiste dialogi. To co, panie Maurer, jak pan to zrobi? A zabiję ich wszystkich. Pitbull, ostatni pies, warczy wściekle na ekranach multikina. Dajcie znać, jak wasze wrażenia po seansie, no i może dajcie suba. Tymczasem kłaniam się. Dzięki, cześć.